Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem przygotowałem dla was kolejną grę, która jest bardzo, ale to bardzo podobna do gry Agario. Ostatnio dość często graliśmy w Slitherio, która bardzo wam się spodobała, ale tam już osiągnąłem wszystko, co mogłem osiągnąć, tak mi się wydaje, więc szukałem czegoś innego. Wy też pisaliście w komentarzach, żebym zagrał w Deepio, czyli to, co dzisiaj zagramy, w jakieś Wingsio. Jest tego naprawdę ostatnio bardzo dużo. Ja na dzisiaj wybrałem to Deepio, bo na początku myślałem, że nie jest fajne, ale dzisiaj zagrałem i mówię, jest całkiem spoko, więc spróbujemy, zobaczymy, jak nam wszystko to wyjdzie, więc przechodźmy do gry. This is the tale of Manoik. Oczywiście, to jest przygoda Manoika. No i jak widzicie, jesteśmy czołgiem i musimy strzelać do... Mamy tutaj różne rzeczy, bardzo różne rzeczy. Te żółte i czerwone figurki to są tak jakby... To są jakby potworki, na których możemy sobie zbijać exp. Więc zabijając każdą z takich rzeczy, dostajemy ileś tam expa. Na dole widzicie, że już mam 5 level, więc dość szybko to bardzo, bardzo szybko poszło. A wyżej też widzicie mój score. Jak widzicie, też można się... O nie, to są inne czołgi. Właśnie teraz bym zabił tego, ale trochę nie umiem jeszcze celować, więc może być ciężko. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy nasze umiejętności, które możemy rozwijać. I w sumie to jest jedyny powód, dlaczego mi się ta gra tak bardzo spodobała. Bo mamy tutaj różne umiejętności typu życie, typu moc naszych karabinków, typu... milion innych. O kurde, ten co ma jakiś potrójny, no nie. Jestem w ostrzale. Dobra, udało się uciec. Ups. To jakiś hand, no nie, no co oni robią w ogóle. Dobra, damy sobie health regen. Damy sobie trochę w max healtha, żeby nas nie zabijali tak szybko. Damy jeszcze tutaj. I tutaj będziemy w bullet damage. Więc będziemy w damage, czyli żeby jak najszybciej zabijać też, żeby mieć coraz to nowsze ulepszenia. Jak widzicie, już praktycznie na jednego strzała zabieramy te żółte przynajmniej, bo czerwone są chyba trudniejsze. Tak, czerwone mają więcej życia, tak jakby. Ale no właśnie. Też co 15 leveli chyba. Widziałem, że na 15 levelu dostałem możliwość ulepszenia swojej armaty, więc bardzo spoko. No i na razie jest dość intensywnie. No wiecie sami, o co już chodzi w tej grze, nie? Musicie zabijać te rzeczy, tutaj latają inne. Ten ma 8 rakiet i ma 24 tysiące. Ja chcę wbić już 15 level, żeby pokazać wam, jak można te armaty, jak nam się ulepszą. O, widzicie, mamy tutaj do wyboru upgrades. I teraz co? Snajper to będzie, że pewnie będzie wolno leciało, ale bardzo, bardzo mocno. To chyba nie jest dla mnie. Jest flank gun, czyli że z dwóch stron. Potem jest twin. Dobra, wezmę tego twina. Twin wydaje się całkowicie logicznym rozwiązaniem. Wcześniej wziąłem machine guna i był naprawdę fajny, bo bardzo szybko strzelał, ale twin też wydaje się być całkiem spoko. Dobra, no i co? Aha, 4 już mam ulepszenia. Dobra, no to jak zawsze. Damage, speed. Okej. No i co? Jakie sobie cele stawiamy? Jak zawsze w takich grach trzeba sobie postawić jakiś cel. No skąd oni tak do mnie strzelają? Bold damage. Up, fuck, jaki głupek. Halo? Dobra, na szczęście nie robią mi aż tak dużo, jakby mogli. Więc ja na razie muszę się trzymać z dala od tych największych. O, tu jest jakiś Miki, a Mikiego to ja bym zabił chętnie bardzo. Ale no nie uda mi się, bo Miki jest za szybki, żeby go zabić. To jest moja druga gra w tą grę. Druga gra, no trzecia, bo u, jakie to malutkie i szybkie. Najpierw grałem i wyszedłem od razu, bo mi się nie spodobało. I dzisiaj zagrałem do 15 levela, więc już mam 19, więc już jestem lepszy. Dobra, co tu? Movement speed sobie polepszymy 2 razy, niech będzie. Ruszajmy się szybciej, będziemy mieli większe możliwości na zabicie ich. No i gra wydaje się naprawdę spoko. No jak zawsze naszym celem głównym będzie zdobycie pierwszego miejsca, więc zobaczymy, czy zrobimy z tego serię. Może tak, może nie. Może pogramy sobie odrobinę, bo na razie wydaje się naprawdę fajne. Dobra, tutaj zabijamy. Nie, uciekł nam. Okej, mam 3 ulepszenia. Health regen, health i body damage. Body damage to jest to, że jak wpadniecie w coś, to też zadajecie damage'a, więc jeżeli nie, na przykład nie możecie kogoś zestrzelić, a jesteście dużo więksi, to wystarczy, że w niego wlecisz. I tyle. I wtedy go pokonasz. Co tu się dzieje? Jakiś sprint by się przydał. Jestem przyzwyczajony do Slitherio, że można sobie sprintować. Pierwszy ma 37 tysięcy, ja mam 2900, więc to jest lekka różnica, ale tak czy siak... Nie no, Roastera raczej nie pokonam. Kto ma takie wielkie pociski?
I czemu ja lecę w jego stronę? No nie, no zabiją mnie zaraz. O, Joker, jesteś mój. Jesteś mój Joker. Dobra, mój... O kurwa. Uciekaj! Nie strzelaj, tylko uciekaj. Zabił mnie, zabije mnie zaraz prawie. Halo? Nie no, zabije mnie, nie! Kurwa! Dobra, lecimy od nowa. Ej, udało nam... Co to dało nam? Czemu na 13 levelu? Czyli tutaj nie jest tak, że jak zginiecie, to od samego początku zaczynacie, tylko ja mam już... Mogę 12 ulepszeń mieć aż. Dobra, więc zaczynamy. Health. Max health. Dam sobie... Nieważne. Dobra, zaraz będziemy mieli nasze ulepszenie kolejne. Ja tutaj pakowałem bardzo dużo w movement speeda i w atak speeda, więc myślę, że machine gun będzie odpowiednią rzeczą, ale skąd tu jest tyle tych rakiet? Halo? No nie, zginę. Ja w ogóle nie pakowałem nic w Helta, no i to się zemściło, no ja już mam dość. Kurde, dam wszystko w Helta, nie wiem, zobaczymy. Na razie się czysto bawimy, czysto testujemy. Dostałem masz ten, 200 tego, więc już mam 9 level, come on. Teraz dam wszystko w movement speeda. Dobra, ulepszenie, teraz wezmę twiny znowu. Bo twiny też w sumie działają w podobny sposób. Aha, movement speeda by się troszkę przydało. Ja mam 6000 punktów już prawie. To już całkiem spoko. Zaraz może nawet będę na leaderboardzie. Tylko ja chcę już mieć 30 poziom. Tu jest jakiś bardzo duży, z którym ja nie chcę ryzykować. Okej, okay, mamy już kolejny ten. Triple quad czy twin flank? Wezmę triple. Albo nie, to był głupi. To był głupi pomysł. Mogłem wziąć po prostu tego. Mogłem wziąć twina. Dobra, co tutaj dajemy? Max healtha? Może nie. Bullet penetration. Spróbujmy to. Penetracja zawsze spoko. Co tu się dzieje w ogóle? Mam 9000. Zaraz... Jest, jestem na liście. Dobra, spoko. Jestem ostatni na liście, ale ile jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o, dobra, 10 osób. Jestem 9. Brawo. Widzicie, ja w każdej grze, w każdą grę, którą zagram, jestem najlepszy. Więc zadanie na dzisiaj już wykonane, więc teraz mogę już troszkę się uspokoić. Chciałem być po prostu na liście, jestem na liście. Więc to się szanuje, to się respektuje. A to, co dalej będzie, to już tylko będzie mały dodatek. No ten triple shot ogólnie nie polecam, słabe strasznie. Wolałbym wziąć tego flankowego, żeby mieć ten, bo wtedy ja szybko strzelałem, teraz strzelam tak kurde dupnie. Pierwszy ma 161 tysięcy punktów, jest lekka różnica, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie, wiecie, teraz ludzie widzą, że jest jakiś manojek na liście i wejdą, zobaczą, powiedzą, ale on jest kozakiem największym na świecie. No i co, wydaje mi się, że to jest całkiem dobry układ, który zrobiliśmy. Mamy dużo życia, mamy szybką regenerację, mamy dużo movement speeda, dużo attack speeda. No już tak naprawdę mamy wszystko, czego potrzeba. Nie mamy tylko reloada, bo ja nie wiem, co to jest reload. To chyba, że... A, to jest to, że szybciej będzie przeładowywał i szybciej będziemy ten. Dobra, tutaj kolejnego zabiliśmy. Ten ma 13 tysięcy. Ale ja mam więcej życia od niego, więc on już wie, co się święci. O nie! Kurwa, ale zjebałem! Zapomniałem, że ja w ogóle nie mam body damage'a. Dobra, ale tak czy siak, gra naprawdę spoko, zaskoczyła mnie. Myślałem, że jest taka średnia, ale jest naprawdę fajna, fajnie się gra. Byłem w leaderboardzie, byłem 8 czy tam 9. Wszystko, czego chciałem, to mam. Oczywiście seria pewnie będzie jeszcze kontynuowana, jeszcze zagramy. Pewnie będę chciał kiedyś chociaż raz być numerem 1, co może potrwać bardzo długo, ale tak czy siak, jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze stawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze stawcie łapkę w dół. Link do gry macie w opisie, na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się, pa pa.